Nazywam się Barbara Skórzewska. Przyszłam tutaj pod sąd wspierać Małgorzatę Desz-Janicką, która została wezwana na rozprawę za to, że 3 maja świętowała właściwie na spacerze na Placu Wolności naszą konstytucję, a jednocześnie było to przed tymi kopertowymi wyborami, więc prawdopodobnie obostrzenia, rozkazy z góry spowodowały, że została jakby potem wyszukana na Facebooku, że nawoływała do zgromadzenia. Nie nawoływała, było nas tam około 20, a dzisiaj jesteśmy w niewielkiej może grupie, ale tu nie chodzi o jakąś zadymę, o jakiś wielki protest, tylko o wsparcie Małgosi i o to, że zawsze będziemy tam, gdzie warto walczyć o wartości. Jest mi bardzo miło, dużo osób mnie wsparło na Facebooku i cieszę się, że moi przyjaciele, z którymi już protestujemy od lat, są też tutaj. No i czuję, że robiłam to, do czego mamy konstytucyjne prawo i na pewno się nie dam zastraszyć i nic nie zmieni faktu, że będę protestować, kiedy będę widziała, że będą się działy takie rzeczy, jakie się dzieją. To był spacer, wszyscy mieliśmy maseczki, nawet rękawiczki, byliśmy w odległościach, widzieliśmy się z daleka, nikt po tym nie zachorował, nic się nikomu nie stało. Było naprawdę bezpiecznie, bo zdajemy sobie sprawę z zagrożeń i o to naprawdę dbamy. To chodzi o to, że mamy prawo nawet indywidualnie wyrażać swoje poglądy i wyrażać swój protest, kiedy zabierane są nasze prawa, kiedy próbuje się nam zabrać wolne wybory, kiedy się zabiera demokrację. To była dobra wola każdego, zwłaszcza, że warunki epidemiczne, wiadomo, każdy decyduje na ile może przyjechać, dojechać, wyjść, na ile się czuje bezpiecznie, na ile się może zabezpieczyć. Także nawet z tego powodu absolutnie nie nawoływałabym do gromadzenia się. To tak jak z Maćkiem Rauchutem w Krawkowiczach. No, dokładnie. Podobna sytuacja z tym, że no, Maciek jest dzieckiem, więc tym bardziej jest to młodym, dzielnym już prawie mężczyzną, ale jednak dzieckiem, więc to po prostu przechodzi ludzkie pojęcie. No to są rzeczy, to są represje i szykany, których naprawdę nie było przez te 30 prawie lat wolnej Polski, a teraz nas to spotyka. No, przypomina to ponure czasy komuny, które wszyscy myśleliśmy, że minęły, a jednak demokracja i wolność nie była nam dana raz na zawsze. Przyszedł PiS i przypomniał nam, jak to jest w państwie totalitarnym, w państwie opresyjnym, represyjnym.